auli Magna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej księdza Jarosława Lisicy. Tytuł rozprawy: Wychowanie do patriotyzmu w nauczaniu biskupa polowego Wojska Polskiego Sławoja Leszka Głudzia w latach 1991-2004. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć osoby, której poświęcona była rozprawa, metropolity gdańskiego. Rozpoczynamy publiczną obronę pracy doktorskiej księdza magistra, licencjata Jarosława Lisicy na temat wychowanie do patriotyzmu w nauczaniu biskupa polowego Wojska Polskiego Sławoja Leszka Głudzia w latach 1991-2004. W pierwszym punkcie obrony promotor rozprawy ksiądz doktor habilitowany Wojciech Cichosz zaprezentował działalność zawodową i naukową doktoranta. Ksiądz Jarosław Lisica na swoim koncie ma już kilka publikacji naukowych w znaczących pismach, również o zasięgu międzynarodowym. Następnie ksiądz doktorant przedstawił główne tezy i wnioski swojej rozprawy. W swojej pracy zastanawiał się, analizując nauczanie księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia, jak dzisiaj należałoby zdefiniować patriotyzm. W dzisiejszych debatach publicznych prawie w ogóle nie mówi się o patriotyzmie, o potrzebie wychowania do patriotyzmu. Tymczasem patriotyzm jest tym czynnikiem niezbędnym dla funkcjonowania narodu i państwa. Jest podstawą ładu społecznego. Po wystąpieniach recenzentów komisja przyjęła publiczną obronę pracy doktorskiej i zarekomendowała wniosek do Rady Wydziału o przyznanie stopnia doktora księdzu Jarosławowi Lisicy. Zostały zebrane te wszystkie kazania, przemówienia, wypowiedzi, audycje radiowe i okazuje się, że tego jest sporo. Oby służyły ku pożytkowi i ku wychowaniu dalszych pokoleń.